czoło. Trafiony pośrednio pociskiem kalibru 152 zostanie zniszczony. Jeżeli pocisk 152 mm, a nawet często 122, trafi w górną półsferę czołgu, czyli masa jego ładunku plus energia, która z sobą niesie, plus relatywnie cięższy pancerz, doprowadzi do uszkodzenia, a najczęściej całkowitego zniszczenia czołgu, każdego istniejącego obecnie. Nawet Abramsa. I tutaj trafienie od góry dużym pociskiem, tak, z dużym ładunkiem, z dużą siłą kinetyczną, z czepcem balistycznym z przodu, nawet jeżeli to będzie odłamkowo burząca głowica, tak, ona doprowadzi co najmniej do całkowitego uszkodzenia, czyli czołg straci zdolności manewrowe najczęściej, a w większości wypadków po prostu do jego zniszczenia. I tu każdy czołg będzie wrażliwy na tego typu ostrzał, jaki by on nie był. Przewaga czołgu zachodniej produkcji pojawia się po pierwsze wtedy, że załoga ma duże szanse jednak przeżyć tego czołgu, a po drugie, no przewaga zaczyna się, kiedy czołg będzie walczył z czołgiem.